W zakładzie produkcyjnym Servier na Białołęce otwarto nowoczesne laboratorium kontroli jakości. Komu ono będzie służyć? Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że bardzo cieszy nas inwestycja na warszawskiej Białołęce. To zaszczyt, że nasze nowe laboratorium kontroli jakości jest zlokalizowane w Polsce. Po pierwsze, i to jest najważniejsze, laboratorium służyć będzie pacjentom, do których trafiają produkowane tu leki, a więc przede wszystkim polskim pacjentom, ponieważ to do nich trafia 55% wytwarzanych w zakładzie produktów farmaceutycznych. Ponadto chcemy, by nowe laboratorium kontroli jakości stało się dla nas platformą współpracy z innymi podmiotami. Chodzi tu głównie o usługi analityczne, jakie będziemy mogli oferować klientom, w tym przypadku w większości zagranicznym. Czy planowana jest też współpraca z lokalnymi kontrahentami? Tak, posiadamy uprawnienia i certyfikaty zgodne z unijnymi normami GMP. W przypadku Polski jest to współpraca z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, który w grudniu ubiegłego roku przeprowadził u nas audyt. W pełni spełniamy wymagania tej instytucji. Thank you. Thank you.